Cześć, witajcie. Dzisiaj przyszedł do mnie nowy zakup. Brona chwastownik firmy Vajarmet. Brona chwastownik Jarmet, spółka jawna. Tak to wygląda. Przyszło to do mnie niezłożone. Dlaczego? Bo w sumie to dealer powinien składać. Ale co, nie mają za bardzo czasu chłopaki. A mówię, dobra, już tam opuśćcie mi coś tam kasy i sobie jeszcze sam złożę. Także tak to do mnie przyszło. Tu są te grabki całe. Tutaj rama. No i co? Będziemy składać. Jakoś muszę jeszcze plan zrobić na składanie tego. Bo w instrukcji tam oczywiście nic nie ma o składaniu. No ale w zasadzie, no wiecie, to rolnik tego nie powinien robić. Tylko dealer. Ale chyba sobie zrobię tak, zaczepię sobie tą główną ramę do ciągnika, tak żeby mi to już wisiało, żebym sobie mógł regulować góra-dół. I co, połączę te boczne ramiona. No i po kolei rozłożę sobie grabki i będę sobie jakoś to składał powoli. Myślę, że ogarniemy, nie? Także co, zapraszam na film. Działamy. Dobra, słuchajcie, razem z sąsiadem tutaj złożyliśmy tą główną ramę. Teraz co, mam jeszcze takie zadanie do wykonania New Hollandem. Muszę sobie zorać tam kawałek pola. Także co, teraz sobie to zoram. A później sobie odczepię pług, zaczepię tutaj tą ramę, poniosę do góry. I już, żebym się nie musiał męczyć, to sobie po prostu podjadę tam do tyłu i sobie to poskładam. I zobaczcie, no to kurczę, powiem wam, że fajnie jest to wykonane. To jest oczywiście porysowane w czasie transportu, trzeba to będzie przejść jeszcze jakimś sprayem zamalować te obicia. Ale co, nawet wszystko pasownie, nawet wszystko pasuje. Nie ma tam problemu, że coś tam jest, otwory jakieś nie tak czy coś. Jak na razie wszystko wchodzi fajnie. Nie wiem, czy ten siłownik dobrze założyłem, ale wydaje mi się, że to jest w zasadzie obojętne, jak on tam będzie. Bo on ma tylko te ramiona do siebie ściągać. I co? Tutaj ma takie fajne trzymaki na węże. Fajnie to zrobili. Tutaj jest jeszcze ten schowek, którego trzeba tutaj na jakieś pierdoły. Trzeba go po prostu tutaj przykręcić, tylko oni go dali tutaj pewnie, żeby się nie rozbił podczas transportu. Wszystkie wieszaki na węże. Fajnie to jest nawet zrobione, powiem wam. Nie spodziewałem się, że to będzie, no tak w miarę przyzwoicie, no wykonane, nie? Zobaczymy, jak to będzie się w pracy sprawowało. Wszystkie punkty ruchome są smarowane. Te tutaj na sworzniach, na łamaniach i nawet te tutaj, co będą chodziły, te prowadnice, co trzymają te poszczególne pola. To jest wszystko smarowane. No i co tam jeszcze więcej? Chyba tyle. Dobra, działam i później się zabieram dalej za składanie tego. No i dobra, składanie ciąg dalszy. Teraz co? Podnoszę sobie tutaj tą bronę wózkiem widłowym. I co? Zapnę ją na ciągniku i będziemy dalej tam składać. Thank you.
powiem wam, że ten system zaczepiania mogliby zmienić, bo zobaczcie, tutaj trzeba po prostu trafić tym zbożniem w dziurę. No i tutaj dać zawleczkę, no to jest takie, może być, ale można to było zrobić lepiej. No i dobra, zaczepione. Teraz co, zakładam te te tulejki, tak jakby montażowe, do tych sekcji poszczególnych. No i będę nakładał poszczególne pola na to. I od cała filozofia. Przerwało nagranie. Słuchajcie, chyba za wcześnie pochwaliłem tą fabrykę. Bo co? Tu jest stopka. Tak to wygląda. I tak domniemywam, że ona powinna chyba iść tutaj. W ten sposób. Być połączona z woźniem. I w momencie jak chcemy po prostu ją podnieść, to sobie tutaj wyciągamy ten stworzeń i dajemy ją na górę. No bo tu też są dziury, ale tu chyba jest od jakiegoś wału, bo zobaczcie, no tutaj by było bez sensu, raz, że tutaj jest, by się ta stopka wyginała, a dwa, że gdybyśmy ją tutaj dali, to by nic nie podpierało, bo to by po prostu unosiło ten cały element do góry. Dlatego co, jedyną opcją jest chyba montaż tej stopki w tym miejscu. Tylko w czym jest problem? W sumie długość jest dobrze obliczona, to by się pokrywało, tylko nie wzięli pod uwagę, że tutaj są spawy i po prostu ten element tutaj nie dochodzi dokładnie do tego profila. No i co, trzeba tu po prostu sliwnąć troszeczkę w tą stronę, żeby to się po prostu tam w te spawy pogodziło z tymi spawami. No i tyle. Także co? Bez rzeźby się oczywiście nie obędzie. Ale nic, ogarniemy szybko i działamy dalej. Dobra, słuchajcie, pasuje idealnie. Troszeczkę motaczkiem i jest cacuszko. Teraz co, stopka. No dobra, ta stopka mi chyba nie wejdzie, bo jest za nisko. Muszę podnieść do góry. Dobra, montuję drugą. No i dobra, słuchajcie, kolejny problem. Zobaczcie, odkręciłem sobie tego węża, żeby sprawdzić, czy on jest jednakowej długości. I co? Są jednakowej długości. Teraz zobaczcie, zakręcamy go. I co wam chciałem pokazać?
Ten jest ok, dostaje fajnie do traktora. Natomiast ten, gdybyśmy chcieli go puścić tutaj, tak jak on ma być puszczony, czyli tu są uchwyty, dwa, czyli zapalone te węże. I co, gdybyśmy go chcieli tutaj puścić, to zobaczcie, nie dostaje nam po prostu do złączki. Musimy to zrobić po prostu w ten sposób, że puszczamy go tutaj, tędy. Z tym, że teraz wiecie, no chyba nie o to chodziło, nie? Nie po to tutaj producent robił te dwa uchwyty, żebyśmy teraz puszczali tutaj bokiem te przewody. Co? No po prostu jest problem, że jest za krótki ten jeden wąż. I tyle, bo ten jeden dostaje bez problemu, bo on ma tutaj bliżej. A ten ma trochę dalej i już tutaj nie dostaje tędy. Tak myślałem długo, czy po prostu ten siłownik nie ma być odwrotnie założony. Ale wydaje mi się, że to jest bez znaczenia, no bo wtedy ta sama sytuacja będzie, tylko będzie tutaj dalej miało, nie? Także nie wiem, wydaje mi się, że chyba z mojej strony nie ma błędu, że to jest montaż tego siłownika jest po prostu bez większego znaczenia, jak to zamontujemy, bo jest identyczne uchwyty, wszystko jest tak samo. Także co, no kolejny problem, no nic, na razie sobie to włożę po prostu tak jak tam ma być, czyli ominę ten uchwyt, a najwyżej, nie wiem, zapytam się dealera, co z tym fantem zrobimy i tyle. Myślę, że po prostu doślą mi nowego węża i będzie po problemie. I teraz tak, kolejna ciekawa kwestia. A kurde, teraz co, nie wyjdzie? Zobaczcie, jest opuszczone całkowicie i w tym momencie nie da rady włożyć tego stworznia, bo jest po prostu, nie zgrywa się idealnie te mocowanie zewnętrzne z tymi tulejkami, co jest na tym ramieniu, po prostu się to nie zgrywa. No i nie damy rady włożyć tego stworznia. Trzeba po prostu tutaj wziąć jakąś świereczkę i troszeczkę tutaj zaszlifować to, ten otwór w środku, bo z tej strony pasuje idealnie, już wam pokazuję, jest super wszystko dopasowane, czy dopasowane, no jest po prostu większy luz, nie? I idealnie nam wchodzi stworzeń, nawet ze sporym luzem. Poczekajcie, bo wydaje mi się, że ten stworzeń jest mniejszy. Aha. Czyli zobaczcie, jest jeden stworzeń taki, drugi taki. Może, nie wiem już, o co to chodzi. Znaczy, ten będzie pasował tam. Pasuje. Aha. To w ten sposób rozwiązali. Czyli jak tam nie chciał wejść stworzeń, to dali mniejszy stworzeń i po problemie. No, ciekawe rozwiązanie. Proszę zobaczyć, jakie ma luzy teraz, no. No niech będzie, no. Skoro tak inżynierowie wymyślili, no to co ja, biedny chłop, będę się tutaj kłócił, nie? Dobra, czyli tak, wszystko w miarę ogarnięte. Aha, jeszcze ten uchwycik na te pierdoły muszę przykręcić. I co? Biorę smarownicę i od razu to przesmaruję, żeby już był spokój. Jedziemy testować. No i dobra, wszystkie punkty przesmarowane. Teraz co, wycieram ten nadmiar smaru
I aha, jeszcze muszę sobie tutaj te węże dokręcić od tych szybkozłączek. I działamy. No i dobra, schowek na flaszkę przykręcony. Nawet to fajne, powiem wam. Jakieś stworznie czy coś. Może się tam rzucić. Uszczelka jest, także nie powinno się nic tam nalać. Także co, na flaszkę w sam raz, nie? No i dobra. Co, a jeszcze ten smar mam wytrzeć. No i co, w zasadzie wszystko gotowe. Podłączam hydraulikę i jadę to spróbować, jak to tam działa. Ustawiłem sobie, tutaj można też regulować jak gdyby kąt natarcia tych palców. A zresztą to używam, póki to jeszcze chodzi. To sobie tylko odkręcamy tego motylka. Sobie możemy regulować tutaj kąt natarcia od takiego ostrego, agresywnego do takiego jak gdyby delikatnego grzebania. Nie wiem, ustawiłem sobie na razie na połowę. Zobaczymy, jak to tam będzie działało. Fajnie, że pomyśleli, że tu chociaż motylka dali. Można było bez użycia narzędzi regulować. Dobra, odnoszę te graty, podpinam węże i jademy testować. No i dobra, tak to chodzi, widzieliście. Fajnie, że chłopaki pozakładali te dławiki na tych siłownikach, bo to tak fajnie, delikatnie wszystko chodzi. I co? I z tymi wężami to jeszcze, kurczę, będę musiał chyba pokombinować, bo tam widzicie, on się chyba za bardzo zgina w tym mocowaniu. Albo on musi iść jak gdyby całkiem od spodu tego siłownika. No nie wiem, zobaczę, jeszcze przyobserwuję i zobaczę, jak to zrobić. Albo go w ogóle nie będę go dawał w te uchwyty, tylko gdzieś tam całkiem osobno. Dobra, jedziemy w pole. Spróbujemy u sąsiada, jak się to sprawdzi. Witajcie już kolejnego dnia. Wczoraj mi się skończyła bateria i karta. Także tam za wiele nie ponagrywałem tej pracy. Ale coś tam myślę, że chyba będzie widać. I co, wytestowałem to. Efekty no takie sobie, powiem wam szczerze. Po tej talerzówce to tak nie za bardzo to wychodziło. Bo jak tam robiłem na tym polu, co była ta gorczyca, to po prostu zbierało ten cały materiał. Za gęsto są po prostu te palce i one się zawieszały. Może jakbym pokombinował, jeszcze zmniejszył tą agresywność, to może by one bardziej przelatywały. Ale już nie miałem czasu tam kombinować. To tak wiecie, tylko tak chciałem zobaczyć, o co to chodzi z tym. A próbowałem sobie tam na polu u sąsiada. On miał takie bardziej po żniwach tam tradycyjnie zrobione, po prostu podrywka.
i później bronowanie i to tam nawet całkiem fajnie to wychodziło. Już nie zbierało tej słomy, tylko tak ona przelatywała w miarę. I co tam jeszcze? No to w zasadzie, aha, jeszcze z wad. Koła dotykają mi kurczę kół w moim ciągniku. Nie wiem, czy mam za małe ramiona, czy coś. To trzeba będzie jakoś tam przerobić. Tylko nie wiem jak, chcę je po prostu dać tutaj, na tą stronę, ale tu się z kolei nie zmieszczą. Także chyba sobie po prostu tutaj dorobię jakąś stopkę do zostawiania go w stanie odczepionym, a po prostu te koła sobie przełożę tutaj na to ramię, które się rozkłada. I myślę, że będzie efekt jeszcze lepszy. Bo tak wiecie, no w zasadzie za ciągnikiem, no to na jedno by wyszło, jakbyśmy to zawiesili na ciągniku bez żadnych kół. A jak będą te koła na tych ramionach składanych, to już bardziej się to powinno dopasowywać do terenu. Tak mi się wydaje. A jak nie, to całkiem wyrzucę te koła i też będzie. Co tam jeszcze? Aha, tak przeczułem trochę na te węże. Ale słuchajcie, one tu nie mogą przechodzić. Z tego względu, że ten siłownik ma dosyć duży skok góra-dół. Po prostu wiecie, jak on jest w stanie rozłożonym, to jest prawie tutaj na samym dole. I jak te węże damy tutaj w te mocowania, to po prostu one tutaj mają po prostu aż tak widać, że się prawie że zaginają. No może nie zaginają, ale są po prostu trochę za duży kąt na nich wychodzi. Także nie będę tam nic nawet tego zgłaszał tematu. Zostawiam to tak jak jest. Myślę, że jest ok. Bo dostają do ciągnika tak jak teraz są, spokojnie dostają, a jak są na tych mocowaniach, to po prostu się za bardzo tam zaginają przy podnoszeniu albo opuszczeniu. Zresztą to jak sobie zobaczycie chyba ten film, wcześniejsze ujęcia co składałem, to chyba widać ten wąż jeden jak się on aż zagina. Także w ten sposób. No i co? Ogólnie maszyna dobre wrażenie robi. Jak na te parę użytkowań. No co, no to ten stworzeń, no to... No nie wiem, po prostu chyba to nie dopasowali tego za bardzo i dali cieńszy stworzeń. Nie wiem o co to chodzi. Ale niech będzie. Później druga wtopa, no to przy tych stopkach była. No i w zasadzie tyle. Tak to reszta wszystko było dobrze wykonane. Tak myślę, nie, no poza tym było wszystko ok. Tutaj te nasuwały się spokojnie, także widać, że to osiowo było wszystko zrobione. Także tylko te stopki, słuchajcie, do poprawy panowie. I jakoś bardziej się postarajcie centrować te otwory, nie? Poza tym, cacuszko. Dobra, nie będę wam tu ględził. Działam dalej. Na razie, cześć.